Dzień dobry Państwu. Dzisiaj mamy 20 lipca 2024. Jest sobota. I to piątek? Sobota, no. Wiem, tą to sobotę jest. To chyba widać, bo tu się sporo. Jezu, dzieje. Jest taki młyn tutaj na dziedzińcu. Busy tylko przyjeżdżają, odjeżdżają. Za chwilkę. Busy, taksówki, ale głównie busy tak jakby z wypożyczalni różnych. No. My tu ale przyszliśmy. Ci w bustach to oni tak jakby te taksówki to nałogowo, nie? Tak, tutaj, cały czas. Nałogowo. Nawet chyba jak przyjeżdżają busem, to i tak na miejscu jeżdżą taksówkami. No. W każdym razie my to dopiero startujemy. Mało filmów ostatnio robimy. Wczoraj to tak zalegaliśmy no, ja i nudziliśmy. Tak, no ciężko jest się. No ale nic. Zgrać, ale dzisiaj fajnie, nadrobimy. Dzisiaj myślę. Spróbujemy się trochę ogarnąć. Słucham, Klara, co ty potrzebowałaś do mnie? A wiesz, że ja znalazłam tego swojego ząbka? To dobrze, właśnie, no bo wróżka, zębuszka. Wiesz, się tam czai. Klara mi przypomina i dobrze jakbyś ty pamiętał, bo ja zapomnę. Spokojnie. Wróżka już dostała wiadomość. A się Klara zmartwiła, bo zgubiła tego zęba rano i wiesz. Już znaleziony. Właśnie wróżka pytała, czy ten zęb jest. Także tak. No i spytała, czy to ma być coś słodkiego, czy nie. Nie. No parę złotych i wiesz. Kasę chce. Słodkiego zawsze tak to było. No to tak to wygląda. Dzisiaj u nas z rana. Jeszcze nie jedliśmy śniadania, nie wypiliśmy kawy. Ja jeszcze nawet w sumie... jestem głodny, szczerze mówiąc. Ja to bym się napiła czegoś, nie wiem, na przykład zimnego, gazowanego, no, albo... No, to już jesteśmy blisko to... piwka. Nie piwka, ale... Zimnego, gazowanego. Zrobiłem się piwko. Uważaj, żeby ci zębów nie wybił, bo tych twoich to już nie uratujemy, Matylda. No, Matyśka. Dobra, to co, dzisiaj też jakiś spacer robimy? No dzisiaj to właśnie bym... Szlakiem tym równiowym? No tak chodzimy codziennie, bo równie i te i Krupówki w sumie, ale to jest też taki wyjazd wypoczynkowy. Wczoraj o tym rozmawialiśmy z Łukaszem, że na takie wycieczki, żeby sobie połazić gdzieś po jakichś szlakach, to jest lepiej we wrześniu, w październiku. Teraz tłumy ludzi wszędzie. Zobaczymy. No postarajmy się dzisiaj zrobić ten dzień tak na fajnie i z dużą ilością filmów, nie? To pewnie się znowu nie uda, bo nie ma tego jak wrzucać i tak dalej. No ja jeszcze mam trochę internetu, więc no bez przesady coś tam... No ale nie jest to problem rzeczywiście. No ale może się tak zdarzyć, że nagramy jakieś filmy i będziemy je wrzucać na przykład później po południu, tak? No, tak jest. Ty, Matyśka, coś chciałaś ode mnie? Tak stałaś przy mnie? No. To ja wyjdę jeszcze na dziedziniec, zobaczę, czy tam coś widać więcej. Dobrze. Wszędzie są, jak widzieliście, albo nie widzieliście, wczoraj zrobiłam tutaj takie śmieszne zdjęcie, jak akurat przez przypadek robiłam zdjęcie dzieciakom na placu zabaw i na tej małej przestrzeni, jak później naliczyłam na tym zdjęciu, stało 6 pań w takich tych sukienkach, wiecie, z zakrytymi twarzami do połowy. No i masa tych dzieci, a takich naszych polskich, to tu w ogóle nie było, to tylko pokazuje jak dużo jest... Jak dużo jest tych turystów, nie tylko w Zakopanem w ogóle, ale też u nas tutaj w tym kompleksie. Dzień dobry! No nie, teraz się uspokoiło, ale przed chwilą to był taki moment, że te busy to tylko przyjeżdżały i odjeżdżały. Robiły kółka i przyjeżdżały następne. A salka to już odpłaca? Salka chyba jest od 10:00, możecie jej zobaczyć. Dajcie sobie sprawdzić. A masz tu jest napisane nawet chyba. No jest otwarta od 10:00. Możecie iść. Nie, no drzwi są zamknięte, ale możesz wejść, jest to od 10:00 czynne. Od czego? Od to nic, nie przejdźmy się. No nie wiem, bliżej 11:00 już, leć, bawcie się. No nie chcą tam iść na salkę. Dobra, to przy okazji pokażemy salkę, chodź. Wejście na basen oczywiście. Dobrze. Będzie więcej powietrza. Dobrze robisz. I salka. Salka jest w ogóle odświeżona ostatnio. Jest... Teraz lepiej, bo są te kołki. Jestem lepsza. Kołki? W sensie to u góry się pojawiło? Było chyba, czy nie? Nie, tam tego fioletowego nie było. Tych dwóch na górze. Aha, nie tego było. I tej zjeżdżalni. Tak, nie było. Nie było takiej zjeżdżalni, tylko była taka, deska. No taka deska, która tylko spowalniała.
No nie była za fajna ta deska. Też się zgodzę. Bo dzieciaki po prostu tak z butem wypadały, a teraz... Co tutaj się jeszcze założyło? No tutaj oczywiście ten worek chyba, wiecie, nie było go wcześniej. No bo jest za wcześnie, jeszcze basen nie jest otwarty. I tu chyba było mniej tych przeszkód w środku, ale tego to nie jestem pewna. Nie włożę tu ręki, żeby zobaczyć, czy to się przemieszcza. No powiem, że dzieci z pewnością mogą się tu pobawić, szczególnie te młodsze. No, ale jak widać, starsze też. Tak, mogę. Ale słuchajcie, te piłki później to, żeby nie wylądowały, wiecie, tam w tej części basenowej, dobra? Dlaczego? No bo ktoś będzie musiał je posprzątać. No dobra. Mamo, i zobacz naszą zabawę. Mamo, zobacz naszą zabawę. Ktoś wchodzi tutaj. No. Jest taka inna teraz sala. Nie, to jest nowa. Tutaj ktoś powinien być i ja tak... Ale to już było dawno. To było dawno, ale... Ale są wymienione wszystkie rzeczy, jest no, jest piłki dobre. Chyba też są wymienione i nawet chyba jest ich więcej niż było, wydaje mi się. Było dotąd tych piłek. No widzisz, teraz jest dużo. A teraz jest dotąd. No. Czerwika bezpieczeństwa, proszę bardzo, nie wiem czemu to by się pewnie... Ktoś tam się mógł domagać, by to zobaczyć. No to by było chyba na tyle. A my czekamy jeszcze trochę. No, mam jeszcze chwilę, no mogę iść do żabki w tym czasie. Możesz iść. Bo nie mamy już żadnej wody. Nic już nie mamy, właśnie. Ale tak w ogóle tam się tak tułamy od rana, bo czekamy na zmianę apartamentu po prostu. I nie chcemy się wybierać gdzieś dalej w miasto. No. Tylko chcemy sobie przyjść. Co tam żarowo? Dobra, to tyle. Uszanowanko.